legenda też głosi o naszym muzeum, że tutaj jak się wszyscy wychodzą do domu, to tutaj Alfons Karny otwiera drzwi i sprawdza, czy wszystko jest w porządku, czy w jego pracowni wszystkie narzędzia są poukładane, bo był takim właśnie człowiekiem bardzo dokładnym, dowcipnym. Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego powstało w 1993 roku i mieści się w bardzo starej, zabytkowej willi z końca XVIII wieku, położonej przy ulicy Świętojańskiej 17. Willa ta należała niegdyś do bardzo bogatej rodziny państwa Malinowskich, jednak później państwo ci sprzedają ją stacjonującemu tutaj generałowi wojsk łotewskich Mikołajowi von Drizenowi. Von Drizen dokonuje tutaj bardzo gruntownego remontu i od tego momentu willa ma takie lata świetności. Odbywały się właśnie bale, przyjęcia, wszystkie spotkania militarne, towarzyskie i kulturalne Białegostoku. Charakterystyczna jest sama bryła tej budowli. Bardzo piękne są koronki wokół okiennic, co charakterystyczne jest dla zabudowań alpejskich i budownictwa wysokogórskiego. Tak jak wspomniałam wcześniej, w 1993 roku powstało tutaj Muzeum Alfonsa Karnego, wspaniałego rzeźbiarza XX wieku. Ze względu na to, że Alfons Karny miał trochę słaby wzrok, jeden z profesorów na egzaminie wstępnym zaproponował mu inny wydział. Alfons Karny chciał tworzyć grafikę, jednak do grafiki potrzebny jest bystry wzrok. Dlatego też trochę przypadkiem, a trochę może było takiego szczęścia w tym, że Alfons Karny zaczął na Wydziale Rzeźby, którą też ukończył i już jako student odnosił swoje pierwsze sukcesy. Oczywiście przeszkodziła w tej karierze trochę wojna, jednak Alfons Karny przed wojną wyrzeźbił już wiele portretów w różnych materiałach. W granicie, w kamieniu, w brązie, jak również wykonał wiele odlewów. Charakterystyczną w twórczości Alfonsa Karnego jest również ceramika szkliwiona. Alfons Karny rzeźbił głównie portrety i niewiele jest takich rzeźb pełnofigurowych. Jednak tutaj mamy taką rzeźbę, jest to rzeźba Alfonsa Karnego wykonana w 1931 roku, zatytułowana Kiedy miałem 13 miesięcy. Tak wyobrażał sobie siebie artysta w wieku 13 miesięcy. Skakanka jest to jedna z bardzo znanych rzeźb Alfonsa Karnego i znamienitych. Jest ona też logiem naszego muzeum, a charakterystyczne było powstanie tej rzeźby. Alfons Karny miał przyjaciela Francuza, który również był rzeźbiarzem i w czasie odwiedzin zauważył, jak córki owego rzeźbiarza skakały w ogrodzie przez skakankę. I tak to zainspirowało artystę, że postanowił wyrzeźbić postać kobiety przygotowującej się do skoku przez skakankę. Rzeźba ta została nagrodzona podczas jednej z wystaw w Zachęcie w Warszawie i została ona też tak bardzo charakterystycznie wyróżniona, ponieważ statuetkę tej rzeźby przyznawano po wojnie najlepszemu sportowcowi roku. I tutaj znajdują się sylwetki osób bardzo zasłużonych dla naszego kraju. Są to zarówno politycy, tacy jak Piłsudski, Padarewski, ale również wielcy muzycy, Chopin, jak również pisarze, Mickiewicz, ale oprócz tego są również sylwetki królów, mamy tutaj sylwetkę króla Jagiełło. Alfons Karny jako ostatni z żyjących w XX wieku wykonywał maski pośmiertne. Charakterystyczne są tutaj odlewy masek wcześniej wykonanych przez innych twórców, ale również samodzielnie wykonanych przez Alfonsa Karnego w prosektoriach. Jest to taka bardzo umiejętność trudna, ponieważ Alfons Karny wykonywał maski pośmiertne i wykonał taką maskę również sobie sam, wkładając w nozdrza specjalne słomki, zalewał masę na twarz
i później ten odlew ściągał. Tak powstał jego autoportret, maska Alfonsa Karnego. Tutaj dzisiaj mieszka jego sztuka. Na każdym kroku spotykamy się z obecnością naszego mistrza. Widzimy tutaj rzeczy, które były w jego mieszkaniu, po jego śmierci zostały tutaj przywiezione. Widzimy, że był wspaniałym człowiekiem, kolekcjonerem. Widzimy tutaj porcelanę, która pochodzi z najdroższych fabryk porcelany Europy. Jego biblioteczkę. To wszystko są pamiątki po naszym mistrzu, które czynią ten budynek symbolicznym jego domem. Tutaj żyje jego duch. I też my dzisiaj, prowadząc tutaj zajęcia edukacyjne, w ten sposób staramy się te wartości naszego mistrza przekazać naszym zwiedzającym i dzieciom.